z Ewangelii według świętego Jana. Jezus przechadzał się po terenie świątynnym w krużganku Salomona. Są takie momenty w Ewangelii, w których wypełnia się to wskazanie, iż wydarzyło się w życiu Jezusa i Jego uczniów mnóstwo takich sytuacji, które nie zostały opisane, a które mogłyby nam bardzo Jezusa opowiedzieć. Dziś jedna z nich, dosłownie takie dotknięcie codzienności, dotknięcie wrażliwości Jezusa, dotknięcie takich momentów, w których był sam, w których uczniowie obserwowali go z daleka, zobaczyli, że się przechadza w krużganku. To znaczy, co to znaczy przechadzać się? To nie znaczy spacerować z jakimś konkretnym celem albo wybierać się gdzieś. Przechadzać się to znaczy krążyć wokół jakiegoś miejsca. Najczęściej człowiek przechadza się, jak jest pogrążony we własnych myślach, jak jakieś miejsce lubi, jak się w tym miejscu czuje dobrze, jak chce nasycić się tym miejscem, tą atmosferą, nasycić się tą chwilą, która trwa. I w takim właśnie momencie spotykamy dziś Jezusa. Jak dobra, jak piękna jest Ewangelia, skoro także tego typu spotkania nam daje, oprócz tych wielkich mów, wielkich zdań, wielkich wydarzeń, także te zupełnie malutkie, intymne chwilki, gdy możemy z dystansu Go poobserwować i trochę w tym Jego przechadzaniu, w tej Jego zadumie, w tym Jego przeżyciu chwili pouczestniczyć. Do zobaczenia jutro.